Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Lato, lato, zaufaj mi, przygoda szybko skończy się. Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Lato, lato, zaufaj mi, przygoda szybko skończy się. Chociaż przestać pragniesz, ciągnij, bracie, aż nie padniesz. Ciągnij, chociaż mokre plecy, ciągnij, rany wiatr uleczy. Ciągnij, chociaż przestać pragniesz, ciągnij, bracie, aż nie padniesz. Na Spitsbergenie jest taka pogoda, znaczy no nie pada zdecydowanie, albo... O, to mi się podoba. Ale za to, jeśli chodzi... ale pogoda jest bardzo zmienna, taka właśnie, wiesz, 15 minut słońce świeci, za 15 minut masz... masz sztorm. Wiesz, takie wiatry bardzo silne. No. I zresztą... Nasz koleżka, który drugim, jak tym innym, znaczy nie wiedzieliśmy o tym, ale spotkaliśmy się na Spitsbergenie później, to tam mało głową nie przypłacił, bo była ładna pogoda, on wlazł w jakąś zatokę i poszedł, wiesz, na pontonie, na ląd. I dwie osoby zostały na jachcie, dwie osoby na tym pontonie. I ponton, jak się zerwała wichura, to ponton po pierwsze nie mógł wrócić na łódkę. Tam zalewało i wiesz, jakby no, się złe warunki zrobiły. A po drugie, jacht to wypuściła kotwica. A ta załoga, która została, była no, dosyć mało wykwalifikowana.
Ale szczęśliwie druga kotwica wytrzymała jakoś, no i oni też udało im się dopłynąć do tego jachtu i przeczekali to. Ale było dosyć nerwowo. Słuchaj, do Wyspy Niedźwiedziej to jest 247, no 250 mil, a do początku Spitsbergenu jest 400, powiedzmy. Do Horsundu pewnie jest ze 430, czyli takiej bazy stałej polskiej na Spitsbergenie. Gdzie można stanąć? Jak tam jest jeden jakiś tam port przy tej polskiej bazie? No nie, tam portu nie ma. Na kotwicy się staje pod lodowcem. W takim miejscu, że wiesz, że góry lodowe przeważnie tamtędy nie chodzą. I pontonem do brzegu. Wyszedłem już, wiesz, ponad Spitsbergen na północ. Jakoś taka pogoda się zrobiła, że mało było, tak wiesz, mało było widać. A się okazało, że tam, bo góry lodowe czy tam pak, to widzisz z daleka i nie ma problemu, żeby ominąć. Ale takie kry, po prostu kry, które się urwały tam spod bieguna, są umyte, one są niskie, umyte i to jest po prostu nie zauważasz. Przypieprzyliśmy w krę, no tak myślałem, że wiesz, pół burty nam urwało, a w ogóle nie zauważyliśmy jej nawet po przypieprzeniu. Wiesz, że no coś przypieprzyło, no to lecimy patrzeć, no nie wiadomo co. No i jak drugi raz to samo zrobiliśmy, no to zawróciłem. Bo też nie widziałem, wiesz, jakie są duże obdarcia, a okazało się, że to jakby żyletko, wiesz, przejechał. Dosłownie, no tak farba, jak nie wiem, żyletką czy jakimś nożem pojedziesz wzdłuż kadłuba. To i to jedyne. Minus z tego, że tak, to jest tylko kotwica tylko, no nie? Co? Tak, to stoisz w porcie i masz w dupie wszystko, no nie? No tam raczej kotwica. Wycieczkę sobie zrobić, nie wiem, na 3 dni na przykład gdzieś tam pochodzić, no nie? No nie, ale jak się kotwiczy w takich miejscach, gdzie wiesz, albo na przykład przy bazach takich letnich, no to można iść na wycieczkę. Chodziliśmy na wycieczki. To no kościoła musi być na jachcie cały czas. Nie, znaczy pewnie powinno tak być, ale wiesz, no są ludzie, zawsze zostają w bazie, a ty jedziesz tam z jednym, który ma broń. I zda teren i ci jeszcze opowie różne rzeczy ciekawe. Znaczy idziesz tam, gdzie on chce, nie? On idzie do swojej roboty, a ty przy okazji masz wycieczkę. Są bardziej kanciaste, a bardziej, no oni też są chętni do takich, wiesz, kontaktów, no bo zbyt często, wiesz, przebywają we własnym gronie, w małym. W sensie tam też się działo, ale... To jest fajna taka rosyjska baza porzucona. Ale nie wiem... Która? Nie wiem, jakoś tak... Porzucona? No to piramiden jest, to jest kopalnia. Stara kopalnia. To wtedy, jak pierwszy raz byłem, to w ogóle tam nikogo nie było. A za drugim razem to był... To byli tacy Ukraińcy, którzy złom. Cieli tam, wiesz, wszystkie urządzenia, wszystko, czy to, co się dało. Tak? Co? Co on nam płacze? No pewnie coś jest. Nie widzę. Tysiąc... 16:28... Nie widać zasięgu wzroku. No nie widać. Dwa knoty, 260, czyli idzie na zachód praktycznie, czyli no w nas praktycznie, ale to pewnie przejdzie za Rufą. I jest daleko dosyć.
może nawet częściowo za skałą jest schowany jeszcze. Ale to się faluje może. No tak. Na wyspie Niedźwiedzi to się jeszcze trzy razy szybciej zmienia pogoda. I taka, a nie stajemy, bo chyba, nie pamiętam, czy nie w 70, pod koniec 70 lat, taki bardzo zdolny, naprawdę zdolny i robiący, wiesz, karierę kapitan Ojo, cholera, nie pamiętam, to sobie przypomnę. No w każdym razie utopił jacht Otago. Znaczy właśnie w ten sposób, że stanął na kotwicy w piękną pogodę w jakiejś zatoczce i poszli i pojechali wszyscy na wycieczkę, cała załoga. Zerwała się piździawa i cały, wiesz, jacht roztrzaskało w drobiazgi. Tam, że to takie stanie, że wisiało słońce w gratuity, tak? On początkowo w ogóle został sam, nie wiem nikogo. W ogóle. Raczej, znaczy wiesz, są zatoki, ale tam na wieczna jest bardzo, bardzo zła. Bo to jest wysoka bardzo góra i na zawiecznej, wiesz, są takie wiatry spadowe, że tak samo jest źle jak na nawiecznej, a na nawiecznej no masz falę do tego. No się takie 600 ponad przeskoków w Norwegii. Tak. Trochę by było. Tylko, że jakby prąd, dlatego mówię o tych lodach, dlaczego mówię, że prąd po prostu niesie i przy Wyspie Niedźwiedzi się robi takie pole lodowe jako ostatnie jeszcze, albo jako pierwsze też jesienią, bo się zaczepiają o tą wyspę, na wypłyceniach stają i robi się coraz większe pole. I trzeba to okrążać, a przeważnie jest taka, wiesz, jakaś mgła, bo to od lodu zimno robi się i w związku z tym tak macasz, gdzie wreszcie możesz pojechać. Pomachamy. O! Machali! Proszę bardzo, gdyby ktoś nakręcił naszego aleparta z takiej perspektywy, też byłoby widowiskowo. Oj, myślę, że tak. To co, ja idę spać. Dobranoc. Gdyby było coś wartego do nakręcenia, bardzo proszę o krótką wiadomość. To jest na pewno nie ta wyspa, o której ja myślałem. No. Ale to skróci wasze męki znacznie. Bo jest to pierwsza wyspa i jest port. Pierwsza, najbliższa. Ale tylko port ten jeden jest, zdaje się. Boże. Szaleją. Dobra, bez odbioru, bawcie się nieźle, pa! Away from us. A distance of 1.5 minimum, 1.5 nautical miles. Be far from us, away from us. This is elephant, okay, thank you. Oni powiedzieli 1.5 mili. Can you repeat the last message? Yes, that we should keep distance from you at least 1.5 mile. Ale so much. Za 1.5 mili to będą kamienie. A oni się
przede mną ciągnął od 3 godzin. Powiedz, że w miarę możliwości, bo są kamienie niedaleko. On powiedział, że bo jesteśmy za blisko nich, jesteśmy mile od nich, a on by chciał, żebyśmy byli minimum 1,5 mili i prosi, żebyśmy starboard, czyli w prawą burtę skręcili, tak? Dobra, to znaczy po ich prawej burcie, tak? No inaczej i tak. No ja tak, no tak, na ich prawą. Jesteśmy dobra, teraz mile od nich. To skończ tą rozmowę i chodź do steru, a ja cię narysuję. Linie. Żyjesz? Żyję. Chyba dużo na dziurę. Jesteśmy porządnie zawiedzeni. Myśleliśmy, że będzie więcej atrakcji. Nie, no po prostu nie, jak... w tym roku nam się bardzo udało. Jak tak może być? Ja tu chciałem się wygrzać w śpiworze. Lepiej nie było, ale... O Jezu, a tu jakieś wyspy ptaków. To są okulary pana DJ-a. Halo? Tu. Gdzie ten klucz? O matko bosko, to jest zajebiste. Boże, ale ja w życiu nie widziałem takiego... Jedne mają takie... A weź kacperku, ty załóż. Ja chciałam tak. Jezu. Pokaż się, kacperek. Słuchajcie, a może tu posiedzimy? Sprawdzimy w internecie, co widać w tym rezerwacie. Otóż pana DJ-owika. Chyba dawno nikogo nie było, słuchajcie. Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie. Znasz już.